Wszyscy jesteśmy poruszeni tymi zamachami we Francji z piątku na sobotę. Ja chciałbym może smutną wiadomość przynieść. To jest dopiero początek tego, co będzie się działo. Będzie dużo większy chaos na zachodzie Europy, aż ludzie dobrowolnie zrzekną się wolności obywatelskich i przyjmą nad sobą totalitarną władzę państwa, totalną kontrolę. Taki jest cel, to jest zaplanowane, to jest przemyślana strategia, żeby poddać społeczeństwa totalnej kontroli państwa, a co za tym idzie, z czasem wprowadzić rządy antychrysta. Ale my nie musimy tym się za bardzo martwić. My przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że cokolwiek ludzie nie planują, jakiekolwiek spiski na skalę światową nie są przygotowane, to jedno jest pewne – przyjście Dnia Pańskiego. I chciałbym mówić o tym z drugiego listu Piotra, trzeci rozdział. Przeczytajmy cały ten rozdział i postaramy się pokrótce omówić. List ten, umiłowani, jest już drugim listem, który do was piszę, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze, abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. Wiedzcie przede wszystkim to, że w dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, gdzież jest przyobiecane przyjście Jego. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Obstając przy tym, przeoczają, że od dawna były niebiosa i była ziemia, która z wody i przez wodę powstała mocą Słowa Bożego, przez co świat ówczesny zalany wodą zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej, wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiś powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się? Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany, w pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jaki umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Apostoł Piotr kończy swój list, drugi list powszechny, wpisany do wszystkich kościołów, taką ważną myślą, że w tym drugim liście przez przypominanie chce utrzymać w czujności ich szlachetne, szczere umysły. Te umysły były prawe. On znał, wiedział, że to są prawdziwi chrześcijanie, którzy lgną do tego, co dobre, nie miłują tego, co złe. I ich umysły są nastawione na wolę Bożą. Ale mimo wszystko chciał te ich umysły wyczulać, zwłaszcza na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy, a także apostołowie. A więc chciał przypominać im te doniosłe słowa i chciał zwłaszcza to zrobić pod kątem czasów ostatecznych. Wiedział, że przyjdą, i uczulił ich na to, szydercy, którzy będą kpić sobie, że przecież nic się nie zmieniło od początku stworzenia, wszystko tak trwa i nigdy nie było takiego końca świata, więc takiego końca świata nie będzie. Zauważmy, dlaczego ci szydercy tak postępują. Jak tu mówi Piotr w trzecim wersecie, będą postępować według swych własnych pożądliwości. Co to oznacza? Są to ludzie zdemoralizowani, zepsuci.
I dlatego dla nich myśl, że przyjdzie sąd, przyjdzie Chrystus i wymierzy karę bezbożnym, jest nie do przyjęcia. I dla wielu współczesnych dzisiaj ludzi jest to nie do przyjęcia. Oni sobie kpią. Na portalach można znaleźć tych popularnych takie straszne szyderstwa z wiary, z Biblii, z Jezusa, z sądu, z piekła, że to jest przerażające. Dzisiaj żyjemy już w czasach, gdzie masę ludzi sobie szydzi. W ogóle nie ma najmniejszej bojaźni Bożej. A dlaczego? Bo są przywiązani do swoich grzechów, do tego świata. I nie chcieliby, żeby to przeminęło. Popularna jest taka teoria uniformitaryzmu. Co to za teoria? Teoria ta głosi, że świat funkcjonuje według z góry przewidywalnych założeń. Że pewien porządek, jaki jest na świecie, on jest cały czas ten sam od początku, jak świat zaistniał. Ale jest to błąd. Dlaczego? Okazuje się, że po pierwsze, ten świat nie podlega ludzkim prawom, ale Słowu Bożemu, Słowu samego Boga. I w ten sposób został stworzony, a więc teoria ewolucji odpada. Mocą Słowa Bożego został świat stworzony. I pierwszy świat przedpotopowy zginął, zalany wodą, czyli istniał już koniec świata na ziemi. Już pewien naturalny bieg rzeczy został przerwany przez Boga. I ludzie bezbożni zostali ukarani. I to jest argument przeciwko tym, którzy mówią, że nic się nie zmieniło na świecie. Po drugie, Słowo Boże ujawnia, że teraźniejsze niebo i ziemia nie są zachowane już dla wody, bo Bóg ślubował, że nigdy nie ukaże całego świata potopem, wodami potopu. Ale teraz ukaże ten świat ogniem. I będzie to już sąd, dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. I trzeba tu pamiętać o jednym, że nasza skala oczekiwań, nasza skala cierpliwości jest bardzo mała. Krótko żyjemy na tym świecie, jak mówi Księga Joba, że człowiek wyrasta jak kwiat i więdnie i jego życie jest pełne niepokoju. A list Jakuba mówi, że parą jesteśmy, która na krótko się ukazuje i znika. A dla Pana Boga ten czas ma inne wartości. Apostoł Piotr tak obrazowo podaje przykład na podstawie Psalmu 90, że jeden dzień jest dla Boga jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Prawda jest taka, że Bóg jest poza czasem, ponad czasem. On jest zawsze. Dla Niego jest jedno wielkie teraz. Ale chodzi o to, że dla nas to wszystko powinno być szybciej naszym zdaniem. Chcielibyśmy, żeby pewne wydarzenia następowały szybciej, ale Bóg nie podlega takim zmianom śmiertelności i On inaczej patrzy na to. Dlatego nie powinniśmy sądzić, że Pan zwleka z dotrzymaniem obietnicy, mimo że niektórzy niecierpliwi tak uważają. Ale właśnie to On okazuje cierpliwość względem was, mówi, a do kogo pisał? Do wierzących. Względem wierzących okazuje cierpliwość, bo nie chce, aby ktokolwiek z nas zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Możliwe, że wśród odbiorców listu Piotra, wśród słuchaczy byli tacy, którzy jeszcze nie pokutowali, którzy jeszcze się nie nawrócili, mieli kontakt z Kościołem i te słuchali tego, może dzieci ludzi wierzących, może jacyś sympatycy i oni, jeszcze Pan Bóg też dzisiaj czeka, aby wszyscy pokutowali i pojednali się z Nim przez Jezusa Chrystusa. Czyli to jest tak naprawdę nie nasza kwestia cierpliwości, ale kwestia cierpliwości Boga. I dzień Pański przyjdzie z zaskoczenia jak złodziej. Wtedy jak czytamy, niebiosa z trzaskiem przeminą, żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Część chrześcijan wierzy, że ten świat nie zostanie zniszczony, ten wszechświat, tylko odnowiony, wypalony ogniem. Ale ja mimo wszystko się skłaniam, że jednak on zostanie całkowicie zniszczony, ten obecny wszechświat. Zostanie spalony, zniszczony. Choć co prawda niektóre rękopisy mówią, że ziemia i dzieła ludzkie na niej zostaną obnażone. Ale w każdym razie teraźniejszy wszechświat zostanie zniszczony, tym bardziej, że jak mówi w 11 wersecie Piotr, że to wszystko ma ulec zagładzie. I werset 12 mówi, że niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. A zatem prawdopodobnie nastąpi rozpad wręcz taki atomowy tego wszystkiego. Będzie to wielki pożar świata. I w związku z tym pada pytanie, skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności, jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego? Pytanie bardzo ważne. Skoro nie chcemy przeminąć z tym światem, a apostoł Jan napisał, że ten świat przemije, a wraz z nim jego porządliwość,
to nasze serca nie powinny być w tym świecie. Nasze serca powinny być przy Bogu, przy pełnieniu Jego woli, bo jeżeli jest w nas pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, to znaczy, że nie ma w nas miłości Ojca, jak mówi 1 Listiana, 2 rozdział od 15 do 17, i nasze serca są w tym świecie. I my przeminiemy razem z tym światem, gdy przyjdzie koniec. A gdy umrzemy jeszcze przed końcem świata, pójdziemy na zatracenie. Więc gdzie jest nasze serce? Jakie jest nasze życie? Czy jest dobre? Czy to jest życie według konstytucji nowego królestwa, które nadchodzi, według Słowa Bożego? Bo oczekujemy nowych niebios i nowej ziemi, zgodnie z obietnicą, w których mieszka co? Sprawiedliwość. A więc tylko ci, którzy są usprawiedliwieni z wiary i coraz bardziej stają się podobni do Jezusa, żyją po Bożemu w tym świecie, są nowymi ludźmi w Chrystusie, ci tylko mogą tam się znaleźć. Dlatego jest powiedziane, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim, przed Panem Jezusem, bez skazy i bez nagany w pokoju. Oczywiście o własnych siłach nie jesteśmy w stanie tego dokonać. Pierwszy list do Tesaloniczan zapewnia, że wierny jest Bóg, On tego dokona. Ale my musimy dbać o karność chrześcijańską w swoim życiu, nie plamić się brudami tego świata, złymi zwyczajami, zachowywać trzeźwość, czujność, umiar w jedzeniu i piciu, w nawykach, aby czuwać i modlić się, bo duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. I cierpliwość naszego Pana tak naprawdę jest ratunkiem, o czym mówił już umiłowany brat nasz Paweł, pisze Piotr. I to jest charakterystyczne, że Piotr nie ma urazy dla Pawła, mimo że ten go zganił publicznie wobec wszystkich w Antiochii, gdy Piotr postąpił obłudnie. Pierw spożywał posiłek z wierzącymi z pogan, a potem, kiedy przyszli wierzący z Żydów, to się wycofał i udawał, że tamtych nie zna. Wtedy Paweł go skarcił, ale Piotr przyjął pokornie to skarcenie. Jest dla nas wspaniałym przykładem, żebyśmy też miłowali naszych braci, nawet jeśli nas napomną, zwrócą nam na coś uwagę. I Piotr jest pełen uznania dla Pawła. Mówi, że Paweł otrzymał wielką mądrość. Piotr, co jest ciekawe, nawiązuje też do wszystkich listów Pawła w wersecie 16, w których się wypowiada także o końcu tego świata, o dniu sądu. I Piotr przyznaje tak pokornie, że są tam trudne rzeczy u Pawła, niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma niektórzy ludzie przekręcają. Zauważmy, że Piotr zalicza pisma Pawła do pism kanonicznych. Mówiąc o innych pismach, ma na myśli natchnione pisma święte. A więc zalicza już wtedy pisma apostoła Pawła do kanonu Nowego Testamentu. Ale ubolewa nad tym, że ludzie niewykształceni, nie chodzi tu o wykształcenie świeckie czy nawet teologiczne, ale tacy niewyrobieni duchowo, nieugruntowani, niezbyt umocnieni, nie mający właściwego poznania, przekręcają ku swej własnej zgubie. Co można było przekręcić u Pawła? Na przykład niektórzy mówili tak, że skoro jesteśmy zbawieni z łaski, to grzeszmy jeszcze więcej, aby łaska obfitsza była. Źle zrozumieli myśl Pawła i myśleli, że im więcej będziemy grzeszyć, tym większej dostąpimy łaski. I przekręcali te pisma ku swojej zgubie. Na przykład Paweł pisał, że nie jesteśmy zbawieni dzięki prawu. A niektórzy to zrozumieli, że żadne przykazania chrześcijan nie obowiązują. Tymczasem w Nowym Testamencie mamy sporo różnych przykazań, różnych nauk dla nas do stosowania. Więc niektórzy ku swojej zgubie to przekręcali i żyli niemoralnie. Tak jak mówi list Judy, łaskę Boga obracali w rozpustę. Ale Piotr zachęca, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, czyli będąc uprzedzeni przez apostoła Piotra, miejcie się na baczności, abyście zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. I my musimy też, skoro mamy tyle ostrzeżeń przed fałszywą nauką, nie ulegajmy takiej złej nauce, która z łaski, czyli parawan, czy z wolności chrześcijańskiej, o której Paweł też pisał sporo, parawan dla grzechu, dla czynienia złego. Oczywiście są tacy ludzie, niedawno słyszałem takie nawet kazanie, gdzie pastorka z Warszawy mówiła, nie przejmuj się wyrzutami sumienia, wszystko łaska przykrywa, zlekceważ te wyrzuty sumienia. Nie, właśnie nieraz przez wyrzuty sumienia Bóg prowadzi nas do łaski, do pokuty, do zmiany życia, a ta kobieta po prostu jakby usypiała sumienia tych ludzi. I takich nauczycieli lepiej nie słuchajmy. Więc nie dajmy się wyprzeć z mocnego stanowiska. A co mamy robić pozytywnie? Wzrastać w łasce. Fundamentem naszym jest łaska, ta niezasłużona przychylność Boża i my możemy w niej jeszcze wzrastać. Dzięki łasce możemy robić postępy.
Możemy po prostu nabierać szlachetnego charakteru przez poznanie też naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Czy możemy tak powiedzieć, że już Go tak znamy, że nie możemy poznać Go lepiej? Na pewno nie. Brat bardzo słusznie nawiązał do Ewangelii. Ile tam jest skarbów? Każda Ewangelia tak naprawdę jest wspaniałą lekturą. Co prawda trzy Ewangelie są tak zwane synoptyczne, o podobnym spojrzeniu. Ale powtarzanie jest matką nauki. I jeżeli nawet czytamy po Ewangelii Mateusza, Ewangelię Marka, która jest dość podobna, tylko bardziej skrócona, to i tak odniesiemy z tego pożytek. Więc poznawajmy naszego Pana coraz lepiej i poznawajmy Go w ten sposób, żeby to nas przemieniało też wewnętrznie. I od wewnątrz na zewnątrz, żebyśmy byli zmieniali. Stawali się lepszymi żonami, mężami, ojcami, synami, czy córkami, czy braćmi, czy też braćmi w Chrystusie, sąsiadami, pracownikami. I przede wszystkim, żeby w nas był Pan Jezus widoczny, ten charakter Chrystusowy. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy, mówi apostoł Piotr. Zauważmy, apostoł Piotr oddaje chwałę Panu Jezusowi. I to nie tylko na jakiś czas, ale na wszystkie wieki ma być Jezus czczony. Co świadczy o tym, że w opinii apostołów Jezus jest Bogiem. W księdze Izajasza 42,8 jest powiedziane, że ja, Jahwe, nie oddam mojej czci nikomu, ani chwały mojej bałwanom. Bóg zastrzegł sobie chwały dla siebie. I teraz, mimo wszystko, że tak było napisane, to w tej samej księdze Izajasza było zapowiedziane, że ten, który się narodzi, będzie nazwany Bogiem Mocnym. To jest bardzo ważne. Co ciekawe, dzisiaj też przywoływaliśmy księgę Izajasza 7,14, że miał się narodzić ktoś, kto miał mieć tytuł Immanuel, Bóg z nami. A więc widzimy, że apostołowie nie widzieli problemu w oddawaniu chwały Jezusowi Chrystusowi jako swojemu Panu i Bogu. Tomasz dał przykład, który początkowo z rezerwą się odnosił, czy Jezus naprawdę zmartwychwstał, potem powiedział Pan mój i Bóg mój. A więc my także nie tylko czcimy Boga Ojca, co jest jak najbardziej słuszne, co do tego nikt nie ma wątpliwości, ale czcimy także Pana Jezusa. Społeczność nasza jest z Ojcem i z Synem Jego. I weźmy sobie do serca te przestrogi apostoła Piotra. Badajmy samych siebie. Może są jeszcze u nas jakieś zwyczaje, jakieś nawyki, które nas zbliżają bardziej do tego świata. Mówię o świecie takim pogańskim, bezbożnym. Może mamy jakieś gusty, upodobania czy nawyki, które nie podobają się Bogu, które bardziej przypominają ten świat. Pomyślmy, że ten świat przeminie. Gdzie jest nasze serce? Pan Bóg z nas nie rezygnuje. On chce nas oczyścić. Bo bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Chce nas przygotować na swoje przyjście. I On nas niewątpliwie przygotuje. Ale On oczekuje też od nas, że w dziele uświęcenia będziemy brali pod uwagę ten czynnik czasu. Że przychodzi koniec i my, czy to będzie koniec naszego życia fizycznego, kiedy staniemy też przed Panem? Bo jest powiedziane, że postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Czy też to przyjście Pańskie? Więc miejmy na uwadze to, żeby jakimiś powinniśmy być. Żebyśmy modlili się o to i podejmowali szczere starania, żeby umartwiać tego starego człowieka. I jeżeli będziemy głodzić starego człowieka, karmić nowego, to ten nowy będzie wzrastał, a stary będzie zamierał. Módlmy się o to i róbmy to, abyśmy byli przygotowani, abyśmy nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Pańskim. Amen.